List otwarty do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szanowny panie prezydencie, 10 kwietnia 2010 roku na terenie Federacji Rosyjskiej zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 osób bardzo ważnych dla struktur państwa polskiego, w tym szef sztabu generalnego oraz szereg dowódców sił zbrojnych. W świetle oficjalnego dokumentu naszego państwa z 2018 roku, raportu technicznego podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego powołanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, śmierć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dowódca armii i całej polskiej delegacji nastąpiła w wyniku serii eksplozji materiałów wybuchowych na pokładzie samolotu nad lotniskiem w Smoleńsku na terenie Federacji Rosyjskiej. Panie prezydencie, po 11 latach od zaatakowania państwa polskiego, jego przywódców politycznych i dowódców armii, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Dlaczego do dziś nikt nie odpowiedział za te zbrodnie, a państwo polskie nie mobilizuje sojuszników do dochodzenia sprawiedliwości na arenie międzynarodowej? Dlaczego do dziś nie została zbadana rola Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bronisława Komorowskiego, Jerzego Millera, Tomasza Arabskiego i Pawła Grasia w doprowadzeniu do śmierci prezydenta RP i 95 reprezentantów państwa polskiego podczas pełnienia obowiązków służbowych? Co pan zamierza zrobić w świetle bierności i nieefektywności podkomisji i prokuratury skutkujących zagrożeniem stanu bezpieczeństwa państwa? Dlaczego nikt nie stanął przed sądem poza Tomaszem Arabskim, którego pozwały rodziny ofiar? Czy ta sytuacja związana bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa nie jest przedmiotem pana troski? Dlaczego nikt nie odpowiedział za oddanie w ręce służb Putina polskich samolotów VIP-owskich, za obniżenie rangi bezpieczeństwa prezydenta i całej wizyty, za oddanie śledztwa w ręce Rosjan, za zacieranie śladów zbrodni i fałszerstwa w śledztwie? Dlaczego nie ukarano osób odpowiedzialnych za kolaborację polskich służb z Rosją przed i po zamachu, za sabotaż serwerów monitorujących bezpieczeństwo na lotnisku wojskowym przed wylotem delegacji, czy za zakaz podjęcia działań przez polskie służby specjalne w dochodzeniu przyczyn śmierci polskiej elity? Dlaczego nie rozliczono osób ze służb dyplomatycznych wchodzących w skład ambasady RP w Moskwie, takich jak minister pełnomocny Tomasz Turowski, organizator wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego i reprezentant polskiej ambasady na miejscu katastrofy, atasze obrony generał Grzegorz Wiśniewski? Ten polski żołnierz, będąc na miejscu w Smoleńsku, nomen omen atasze obrony, wobec zagrożenia życia swojego dowódcy, prezydenta Polski, nie podjął właściwych działań i bardzo szybko oddalił się z miejsca tragedii. Jak mniemam, do dziś jest w dystynkcji generała utrzymywanej przez pana prezydenta, wciąż w mocy. Dlaczego nie ukarano ani nie usunięto ze stanowisk osób pełniących rolę w doprowadzeniu do śmierci polskiej elity oraz tych, którzy zacierali ślady przestępstw? Dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji wobec odpowiedzialnych za działania skutkujące doprowadzeniem do śmierci prezydenta państwa, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Dlaczego na czele podkomisji stoi osoba pozbawiona kompetencji w kwestii badania i umiejętności organizacyjnych, która nieustannie przekazuje do mediów nieprawdziwe i sprzeczne komunikaty, podrywając wiarygodność organu państwa badającego zbrodnie skutkującą śmiercią prezydenta RP? Dlaczego w podkomisji nie przeprowadzono wielu koniecznych badań i nie przesłuchano wielu ważnych świadków? Dlaczego od półtora roku zwodzi się opinię publiczną co do istnienia raportu końcowego i terminu jego publikacji? Dlaczego od 11 lat prokuratura nie postawiła zarzutów osobom odpowiedzialnym za doprowadzenie do śmierci
prezydenta RP i 95 reprezentantów państwa polskiego. Niepokój społeczny budzi opieszałość badania podkomisji i śledztwa prokuratury, szczególnie wobec opublikowania raportu technicznego podkomisji w 2018 roku, w którym znalazł się szczegółowy opis techniczny przyczyn tragedii, serii eksplozji materiałów wybuchowych. W tej sytuacji każdy dzień działa na niekorzyść Polski, a na korzyść sprawców zbrodni z 10 kwietnia 2010 roku. Czy to nie budzi pana niepokoju, panie prezydencie? Dlaczego petycja w sprawie tragedii smoleńskiej, pod którą zostało złożonych około 30 tysięcy podpisów, została dwukrotnie wycofana z porządku obrad tuż przed terminem posiedzenia Parlamentu Europejskiego? Jak to możliwe, że petycja ta z sukcesem przeprowadzona w ramach struktur unijnych przez Komisję Petycji w Parlamencie Europejskim została dwukrotnie wycofana z procedowania przez grupę partyjną EKR, w której znajduje się PiS? Jakie kroki podjął pan po 10 kwietnia 2010 jako członek partii należącej do EKR, by doprowadzić do skutecznego procedowania tej petycji? Pytam jako prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010, którego członkowie dzień i noc zbierali podpisy pod tą petycją w ramach protestu na krakowskim przedmieściu. Dodam, że protest ten w postaci ustawiania namiotu przed Pałacem Prezydenckim trwa już 11 lat. Pana właściwe, aktywne i skuteczne działanie pomogłoby nam zakończyć ten protest. Proszę pana prezydenta o odpowiedź jako najwyższego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 126 Konstytucji RP. Dlaczego po 11 latach od zbrodni osoby, których działanie doprowadziło do śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 95 osób nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności, a wiele z nich zostało nagrodzonych awansami i dystynkcjami, z których część osobiście utrzymuje pan prezydent w mocy do dziś. Jako prezes stowarzyszenia, które powstało po 2010 roku, mającego w statucie działania na rzecz bezpieczeństwa państwa, wyrażam zdumienie brakiem efektów działania w bardzo ważnej dla Polski sprawie, w kwestii, której ogromna część społeczeństwa domaga się konkretów i skuteczności. Kiedy zostanie sfinalizowane badanie i śledztwo? Kiedy zostaną postawione przed sądem zarzuty wobec osób odpowiedzialnych za zabicie prezydenta i 95 reprezentantów państwa polskiego? Kiedy zostanie przekazany Polsce profesjonalny raport końcowy z zaleceniami naprawy bezpieczeństwa wynikającymi z dogłębnego zbadania decyzji na wszystkich poziomach, które doprowadziły do zamachu? W jaki sposób zamierza pan zapewnić profesjonalny poziom prac i narzucić termin ich zakończenia, a także transparentność w rozliczeniu zakontraktowanej pracy? Jednocześnie oczekuję szczegółowych odpowiedzi w kwestii strategii i podjętych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i dochodzenia sprawiedliwości na arenie międzynarodowej wobec udokumentowanego w raporcie technicznym podkomisji MON faktu aktu terrorystycznego przeciwko państwu polskiemu, skutkującego śmiercią prezydenta RP oraz 95 przedstawicieli państwa polskiego. Ewa Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010.